Witam serdecznie, panie profesorze. Kolejne spotkanie już teraz niestety będziemy się widzieli z księdzem Grzegorzem w temacie reform soborowych czy posoborowych oraz w ogóle tematu soborowego. Po raz ostatni ksiądz Grzegorz będzie się zajmował troszkę czymś innym, natomiast jeśli ksiądz Grzegorz pozwoli, to ja jeszcze powiem dwa słowa. Na przyszły miesiąc już chciałabym Państwa zaprosić na spotkanie z księdzem profesorem Januszem Bujakiem. Jest to kapłan, który będzie mówił o posoborowej reformie Kościoła i w zależności od tego, co ksiądz dzisiaj powie, ksiądz Bujak uzupełni, czy ewentualnie doda jeszcze coś. I prawdopodobnie będzie tak, że z księdzem profesorem Bujakiem spotkamy się dwu lub trzykrotnie, na co też już Państwa bardzo serdecznie zapraszam. I też polecam, jeśli ktoś z Państwa może wziąć ze sobą plakat, ewentualnie gdzieś powiesić go, czy komuś przekazać, to zapraszam do zabrania tego plakatu. Jeśli jeszcze jestem przy głosie, to chciałabym jeszcze powiedzieć, że w najbliższym czasie Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana organizuje rekolekcje z księdzem Grzegorzem Śniadochem. Jest to kapłan z kolei, który napisał książkę Msza Trydencka, Mity i Prawda, w oparciu o którą w ubiegłym roku i w tym roku odbywają się właśnie te spotkania, w których Państwo uczestniczycie. Jest to kapłan z Białegostoku i będzie prowadził te rekolekcje w dniach od 23 do 25 lutego. Jeszcze się można na te rekolekcje zapisać, one są w dwóch formach, albo dla tych osób, które chcą zostać tam na Golęcinie, bo na Golęcinie będą się te rekolekcje odbywały. Czyli za cały pobyt wtedy Państwo płacicie 120 zł, lub jesteście Państwo w tak zwanym w tej formie dochodzącej i uczestniczycie w poszczególnych konferencjach. Szczegółowy plan tych rekolekcji jest tutaj. Jak się także Grzegorza też oczywiście zapraszam, jeśli ksiądz tylko dysponował będzie czasem, to na którejś z konferencji może ksiądz będzie zechce skorzystać. I ostatnia rzecz, jak już będziemy mieli księdza Grzegorza Śniadocha w Szczecinie, to z kolei wykorzystamy go i poprosiliśmy go również o poprowadzenie takiego spotkania w temacie domowa edukacja. Jest to chyba największy promotor domowej edukacji w Polsce, w związku z czym zgodził się na to i zostanie o jeden dzień dłużej i w środę 25 będzie tutaj o godzinie 19 spotkanie. Jeśli Państwo macie komu to przekazać, szczególnie młodym rodzicom, no to zachęcamy, bo ten temat wydaje się dzisiaj szalenie ważny z punktu widzenia tego, co funduje naszym dzieciom państwowa edukacja, więc tutaj w obliczu tego, czego się możemy spodziewać, to ten temat wydaje się dzisiaj być naprawdę bardzo aktualny, ale też domowa edukacja tutaj kładzie szczególny nacisk na takie prawdziwie chrześcijańskie wychowanie naszych dzieci. W związku z czym zapraszam tutaj wszystkich, szczególnie właśnie rodziców, ale też i babcie, i dziadkowie też się mogą tym tematem zainteresować. Także te trzy rzeczy na teraz, a ja już oddaję księdzu Grzegorzowi głos. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze ostatnia rzecz. Gdyby ktoś z Państwa chciał otrzymywać od nas na adres mailowy informacje, co się u nas dzieje, to może się wpisać. Posyłam gdzieś tam. Tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję też bardzo. Ja tak od strony historycznej nie będę wchodził głęboko, bo dlatego, że to nie sposób jest omówić powiedzmy owoce Soboru Watykańskiego II. Myślę, że ksiądz profesor Janusz jako dogmatyk na pewno wejdzie w dokumenty i będzie robił może też i pewne odniesienia, jakie były projekty, jak to wyszło i jak zostało to wprowadzone w życie. Natomiast dzisiaj chciałbym zrobić taką syntezę, bo to jest sposób, się zastanawiam, jak powiedzieć, żeby jakoś ująć, dać taką pewną wizję całościową. Mam nadzieję, że mi się to uda Państwu przekazać, tą wizję całościową, jeżeli chodzi o owoce Soboru Watykańskiego II, a potem trzeba już bardzo szczegółowo wchodzić w poszczególne elementy tej wizji. Jan 23, który zwołał Sobór Watykański II, postawił sobie takie trzy cele. Zbliżenie z chrześcijańskimi niekatolikami, to ten właśnie cel ekumeniczny, odnowa Kościoła i otwarcie się Kościoła na świat. To takie trzy cele, które przyświecały papieżowi.
Wiadomo, żeby to osiągnąć, no on przygotował, były te komisje przedprzygotowawcze, komisja przygotowawcza. Okazuje się, że te komisje wypracowały pewne projekty, schematy do dyskusji, ale tak ostatnio mówiłem, pierwszego dnia 11 października 1962 roku skład poszczególnych komisji się zmienił. Przewodniczący byli wybrani już w trakcie rozpoczęcia soboru. To taka była decyzja jednego z kardynałów francuskich. Kardynałowie francuscy to poparli i inni ojcowie też potem to poparli. Także to przygotowanie troszkę gdzieś zostało odsunięte i wszystko zaczęło się prawie że od zera. Przy czym doszło do takiego podziału na dwie frakcje, większościowa frakcja i mniejszościowa frakcja. Pośród tej większościowej to dominowali kardynałowie tutaj z UNS, Defner, tutaj jest niemiecki kardynał, Weyrot, to też taki francuski kardynał. Wiadomo, to francuscy albo niemieccy dominowali, bo to rzeczywiście to gdzieś tak się przekłada potem na te relacje katolicy a protestanci. Bardziej otwarci na świat, ale nie zawsze w dobrym duchu byli ci kardynałowie, którzy pochodzili z tych państw, gdzie był protestantyzm. Tam, gdzie był katolicyzm, tam rzeczywiście kardynałowie byli bardzo wytonowani i tak bardziej tradycyjni. I ta mniejszościowa frakcja, której dominował kardynał Ottaviani, czy właśnie często przywoływany przez nas Lefebvre. Pierwsza była wyczulona na to, żeby uwzględnić konieczność dostosowania się Kościoła do świata. Dlatego też i otwarcie na dialog ekumeniczny to także również może bardziej wyeksponowanie teologii pastoralnej, to też zainteresowanie się praktyczną skutecznością podejścia do wiernych niż doktryną. Natomiast ta frakcja mniejszościowa, gdzie dominowali przedstawiciele Włoch, Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej, chciała zachować właśnie stabilność Kościoła, taki monarchiczny charakter Kościoła, jaki do tej pory był. Owszem, przedyskutować palące problemy, ale bardzo roztropnie i z takim pewnym dystansem. I okazuje się, że owocem Soboru Watykańskiego II no, była księga normatywna licząca 700 stron, normalnego formatu. 700 stron i są odpowiednie dokumenty. Cztery konstytucje. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, jest o liturgii Sacrosanctum Concilium, jest dogmatyczna o objawieniu Bożym Dei Verbum i też pastoralna o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. To są najważniejsze nośniki, dokumenty. Cztery konstytucje. Potem było dziewięć dekretów. Dekret ekumeniczny o wschodnich kościołach katolickich, o środkach społecznego przekazu, o duszpasterskim posłannictwie biskupów w kościele, o formacji kapłanów, o posłudze i życiu kapłanów, czyli formacji kapłanów, to chodzi tutaj właśnie o seminaria, o przystosowanie i odnowie życia zakonnego, o apostolstwie świeckim i o misyjnej działalności Kościoła. To są 9 dekretów. To są dekrety i jeszcze są też deklaracje, 3 deklaracje. O stosunkach Kościoła i religii niechrześcijańskich, tu właśnie te relacje, o wolności religijnej i o wychowaniu chrześcijańskim. Rzeczywiście te 16 dokumentów poprawiane przez czas trwania Soboru, przegłosowywane i potem rzeczywiście ogłoszone. Ale one bardzo daleko odbiegły od tych schematów, które przygotowywały te komisje przedprzygotowawcze czy ta komisja przygotowawcza. Tam były takie 72 schematy, one zupełnie poszły troszkę innym torem. I przede wszystkim teraz chodzi o to, patrząc na te 16 dokumentów, jaka jest centralna refleksja i jaką można dokonać syntezy. Jakie można dokonać syntezy, bo to chodzi. Należałoby teraz każdy dokument po kolei omówić i rozważyć,
żebyśmy bardziej się zapoznali, ale przecież to jest wykład na wiele spotkań. Natomiast taka centralna refleksja, czyli Kościół przede wszystkim zastanawiał się nad sobą, czyli takie spojrzenie na Kościoła, na samego siebie, ad intra, Kościół wobec siebie i Kościół na zewnątrz, ad extra. I właśnie takim fundamentem tego patrzenia na siebie to jest ta konstytucja dogmatyczna o Kościele. To jest to lumen gentium, to jest jakby fundament. Natomiast to patrzenie Kościoła na zewnątrz, czyli ad extra, to jest ta konstytucja dogmatyczna, pastoralna o Kościele w świecie współczesnym. Gaudium et spes. Czyli mamy takie, ta centralna wizja to jest taka. Kościół, który patrzy na siebie i Kościół, który patrzy na, wychodzi jakby, na, otwiera się na rzeczywistość. I dwie istotne konstytucje. Ta o Kościele dogmatyczna i ta pastoralna, czyli Kościół otwiera się na zewnątrz, Gaudium et spes. I teraz tak, Kościół patrzy sam na siebie. To przede wszystkim, czyli taka pewna synteza. Tu było centralne założenie, a tu pewna taka synteza tych wszystkich dokumentów. To jest taka, Kościół jest ciałem Chrystusa. To nie ma wątpliwości, to odwołanie do świętego Pawła jest darem Boga dla zbawienia. Darem Boga dla zbawienia. To jest bardzo ważne, darem Boga dla zbawienia wszystkich. Uświęcony przez Ducha Ojca i Syna. Żebym się nie pomylił, w 140 roku powstał taki dokument, uczony Hermas, ojciec Kościoła, napisał dzieło Pasterz. Pasterz Hermasa, tak najłatwiej tak się fajnie, płynnie mówi. Pasterz Hermasa. I on powiedział, że świat został stworzony dlatego, że jest Kościół. Świat został stworzony dlatego, że w idei Boga był Kościół. Gdyby nie było Kościoła, nie byłoby świata. Bez Kościoła nie byłoby świata. Tak ważny jest Kościół. Bo świat, bo to musimy sobie mocno, i tu Kościół tu mocno podkreśla to słowo, bo chodzi o to, że człowiek ma się zbawić. A kto mu pomoże zbawić się? Gdyby nie będzie Kościoła. Dlatego to dzisiaj dyskutujemy o tym, o religiach. Jak ważna jest religia katolicka, jak jest istotna, a w tej istocie jest msza święta. A my tak właśnie spłyciliśmy msze święta. To jest właśnie niebezpieczne. Bo to trzeba to zrozumieć. Właśnie to od początku ojcowie Kościoła, doktorzy Kościoła nam ciągle o tym mówili, tylko świat dzisiejszy strasznie zagalopował się. I teraz tak, Kościół, to jest właśnie od strony Boga, od strony ludzi. Jest ludem wędrującym, ludem Bożym, idący w ramię, czyli wszyscy ludzie i są uczestnikami kapłaństwa, dlatego że są powołani do świętości i są uczestnikami w kapłaństwie powszechnym Chrystusa. Tutaj to jest pokazanie. Przez chrzest stajemy się, wchodzimy do kapłaństwa powszechne. To jest wielkie osiągnięcie Soboru, ale zobaczymy też i niebezpieczne osiągnięcie Soboru, bo nie wszyscy dobrze to odczytali. Za chwilę powiem, gdzie się pojawił problem. To nie znaczy, że zamierzenie było dobre, tylko że w czasie Soboru wytworzył się duch okołosoborowy. Dużo dyskusji było. Te dyskusje nieraz przybrały taką siłę, że potem znajdowały one swoje ujście w różnych wypowiedziach i postawach. Żeby to zrozumieć, to wystarczy popatrzeć na synod o rodzinie. Ten, który był w październiku. Jak media go zniekształciły. To nie znaczy, że ojcowie synodalni nie sprowokowali.
sprowokowali do tego. Ale potem to tak poszło, że w pewnym momencie my się w Polsce zastanawialiśmy, do czego dojdzie. Czy właśnie rozwiedzeni będą mogli przyjmować Komunię Świętą? Ci homoseksualiści będą mogli przyjmować Komunię Świętą? Bo w tym szło, w tym duchu szło to wszystko. I dopiero rzeczywiście to zostało gdzieś ucięte, ale dzisiaj ta złożona modlitwa jest Kościoła po to, żeby naprawdę były zdrowe owoce teraz jesiennego synodu już, tego o rodzinie, żeby znowu nie pojawiły się jakieś podpryski. W takim świecie żyjemy, dzisiaj w świecie medialnym i to można wiele przekształcić ważnych, istotnych informacji. I właśnie tu widzimy, że idzie, to jest lud Boży, jest to lud wędrujący, idący w ramię w ramię, idą uczestniczący w kapłaństwie Chrystusa z racji właśnie tej powołania do świętości, a przewodzi im Matka Najświętsza. Właśnie to takie od strony powiedzmy ludzi, od strony Boga jako dar Boga, Kościół, a tu jako lud wędrujący. Przykładem jest Maria, która nas właśnie prowadzi, a każdy przez chrzest wchodzący do Kościoła jest w powszechnym kapłaństwie. To jest mocne podkreślenie powszechnego kapłaństwa. Bardzo do tej pory nie było, nigdy nie było w dziejach Kościoła, bo od XIX wieku jest mowa o udziale świeckim w życiu Kościoła. Później na początku XX wieku coraz bardziej rola świeckich jest podkreślana w Kościele, chociażby akcja katolicka, to są czasy Piusa XII, czy później bardziej Piusa X, ale bardziej Piusa XI. Bo to jest rok 1929-30, gdzie akcja katolicka została, ma już swoje struktury i ona naprawdę mocno zaistniała, w Polsce bardzo mocno zaistniała w okresie międzywojennym. 700 tysięcy miało członków, nigdy nie została odbudowana. Dzisiaj, mimo że Jan Paweł II bardzo prosił episkopat polski, jak widzimy, nie mrawa jest ta akcja katolicka w porównaniu, ona jest prężna, ale nie mrawa w porównaniu z tą akcją przedwojenną. Ten czas to była niesamowicie ta eksplozja, te cztery kolumny działającej akcji katolickiej. I właśnie, to jest ten fundament, Lumen Gentium, ta konstytucja o Kościele. I właśnie, czyli która podkreśla ten Kościół, co Kościół mówi sam o sobie. I ona jakby jest jeszcze wzmacniana przez dekrety i przez deklaracje. To, co Kościół mówi o sobie, to jest wzmocnione przez dekrety o biskupach, o kapłanach, o seminariach, o świeckich, o życiu zakonnym, o kościołach wschodnich, o ekumenizmie, o misjach i też o deklaracji o wychowaniu. To właśnie jakby jest wszystko skoncentrowane mocno na tym fundamencie. Co Kościół mówi o sobie? A gdzie jest taką postawą konstytucja dogmatyczna o Kościele? I wiadomo, tutaj jeszcze ta konstytucja dogmatyczna o Kościele jest mocno wspierana przez dwie konstytucje. O liturgii i o objawieniu Bożym. No bo wiadomo, że Kościół karmi się Słowem Bożym i karmi się Eucharystią. To nie można jakby bez tego Kościół nie mógł tutaj funkcjonować. Właśnie musi korzystać mocno ze Słowa Bożego, dlatego jest konstytucja o objawieniu i korzysta właśnie z tego pięknego daru, jakim jest dar samego ciała i krwi Pana, czyli z Eucharystii. I to jest właśnie tyle Kościół o sobie. I teraz Kościół się otwiera na zewnątrz, bo do tej pory się Kościół nie otwierał. Ciągle taki Kościół troszkę był zdystansowany do świata. Tu się otwiera, dlatego mamy tą konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium Spes. I tutaj Kościół, ona jest, to nie jest dogmatyczna. Tu nie ma żadnych jakichś dogmatów, zasad, tylko Kościół po prostu pokazuje, że Kościół czerpie z tego świata i Kościół coś daje dla tego świata. I właśnie dlatego też porusza wszystkie problemy, które są w dzisiejszym świecie. Mówi właśnie o małżeństwie, o rodzinie, o kulturze, o życiu ekonomiczno-społecznym, politycznym, o kwestii pokoju, o dialogu międzyludzkim. Właśnie te zagadnienia porusza Kościół. I tutaj ta konstytucja Gaudium et Spes jest wspierana przez właśnie deklarację
o tych stosunkach do religii niechrześcijańskich przez dekret Ośrodka Społecznego Przekazu i o deklarację o wolności religijnej. Bo te się wiążą właśnie z tym otwarciem Kościoła na zewnątrz. Czyli taka synteza tych dokumentów. Kościół o sobie, Kościół otwierający się na świat i tu mamy fundament, takie konstytucje, dekrety i deklaracje i tu mamy takie. I to jest synteza, żebyśmy powiedzmy tak krótko jakoś w kilku zdaniach mogli sobie te dokumenty streścić. I taka była też myśl. Teraz jest pytanie, tak. I teraz pojawiły się pewne kontrowersje. Właśnie tu chciałbym troszkę tak o tym może powiedzieć. Ale to tylko będzie pewne taka zasygnalizowanie problemu pod dyskusję, pod nasze rozważanie. Może też i to zachęci Państwa do jakiejś takiej większej analizy też, bo jak powiedziałem, chcę zrobić tylko pewną taką wizję, bo później ksiądz profesor będzie, Janusz będzie wszedł w głąb, ale tu żebyśmy mieli taką troszkę historyczną wizję, ale też i wchodzimy powoli tam w głąb tych dokumentów. Kontrowersje. Przede wszystkim chodzi o tą konstytucję o liturgii. Bo widzimy, że dzisiaj patrzymy na liturgię i nieraz jesteśmy przerażeni, dokąd ta liturgia zmierza. Co się porobiło z tą liturgią? I się zastanawiamy, czy rzeczywiście Sobór tak postanowił? Czy Sobór tak postanowił? Bo to jest bardzo ważne. Otóż to jest pierwsza konstytucja, która została uchwalona i jeszcze podpisana przez papieża w 1963 roku, 4 grudnia. Tak, to już za Pawła VI, ale to była pierwsza z konstytucji, już 4 grudnia 1963 roku, ale dlatego, że o liturgii rozmawiano już wiele, od Piusa X, który właśnie zaczął ten temat mocno tak drążyć w Kościele i otwierać się na współczesne też wyzwania, ale był bardzo taki konserwatywny, to samo Pius XII. I ta komisja przedprzygotowawcza 2 lata pracowała nad tym projektem o liturgii. Także że ten temat nie był taki nieprzygotowany, był przemyślany i on dlatego dość wcześnie został poddany pod obrady i wcześniej jako pierwszy z dokumentów, który został uchwalony na Soborze Watykańskim II. I teraz tak, i tu jest taka sprawa. Laurentin, taki teolog pisze, że w konstytucji Sobór odzyskał świadomość, że modlitwa Kościoła jest modlitwą ludu, nie zaś jakiejś klienteli Kościoła hierarchii. Bo o to chodziło, żeby był większy czynny udział ludu w liturgii. A żeby był czynny, to co chodzi? No to trzeba dać szansę zrozumienia tej liturgii. Czyli prowadzić język narodowy. O to chodzi, żeby ludzie zrozumieli. Bo była łacina dominująca, bo tylko łacina, bo rzeczywiście Kościół uważał, że trzeba łaciny strzec. No zresztą, Jan 23 przed Soborem powiedział takie słowa, które tu przytoczę. Nie można i tego nie docenić, że język łaciński oznacza się jasnymi pojęciami, ścisłymi terminami, gdyż posiada zwięzły, bogaty, rytmiczny sposób mówienia, pełen wzniosłości i piękna, co jedynie prowadzi do jasności i pewności doktrynalnej. Z tych to przyczyn Stolica Święta zawsze okazywała troskę o staranne zachowanie języka łacińskiego i zawsze miała go w cenie, posługując się nim w wykonywaniu swego urzędu nauczycielskiego. To jeszcze przed Soborem powiedział mocno, Jan 23, czyli on, który daje cele dla Soboru, on, który zwołuje Sobór. O łacinie tak mówi. To jest tak jak z Pismem Świętym. Pismo Święte też na język polski była tłumaczona dopiero tłumaczenie księdza Jakuba Wójka pod koniec XVI wieku. Też Kościół był ostrożny co do tłumaczenia. Owszem, łacinę wprowadził
na początku V wieku, bo Wulgata była przygotowana w tłumaczeniu przez Hieronima. On umiera w 1620 roku, to w tym czasie już była wprowadzona Wulgata, język łaciński. I on obowiązuje w Piśmie Świętym, tylko tak. Wiemy, niedawno wchodziliśmy w braci Sołuńskich. Jaka była, był problem, bo bracia Sołuńscy, czyli z Grecji pochodzący dzisiaj z Sołuń, czyli Saloniki, Tesaloniki starogreckie czy nowogreckie, i oni znali język łaciński, przygotowali starocerkiewny ten alfabet i na nim przetłumaczyli Pismo Święte i jaki był opór. Kościół powiedział, że nie wolno używać innych języków, jak język łaciński, hebrajski i grecki. Nie ma innych języków. Tak było na krzyżu napisane, koniec, amen. A oni wprowadzili ten język, to przecież, owszem, byli wezwani do Rzymu. Cyryl był wezwany i metody do Rzymu. Cyryl umarł w Rzymie 14 lutego 869 roku. Metody wrócił na Morawy, dzisiaj tereny Węgier i Czech, ale go biskupi niemieccy nie darowali mu, uwięzili go prawie na 3 lata. Bo nie mogli się z tym pogodzić. Taki był opór, że jak taki język. Potem języki tłumaczono na języki narodowe Pismo Święte, bo to był wyłom, jak było rozbicie w kościele, to szczególnie protestantyzm. Luther przetłumaczył na język niemiecki i Stary Testament, i Nowy Testament, i Kościół katolicki w ten czas musiał też podjąć ten wysiłek. Ale do tej pory był bardzo, bardzo ostrożny. W liturgii, jak widzimy, do końca był ostrożny i nawet Jan 23 o tym mówi. No i co się dzieje? I dlatego też, jeżeli już postulowano, to żeby język łaciński był w czytaniach oraz w modlitwach, prowadzono na Soborze Watykańskim modlitwę powszechną, przywołaną, ponownie, bo do tej pory ona nie była w użyciu. I właśnie, czyli w czytaniach, modlitwie powszechnej i pieśniach. Ewentualnie w tych odpowiedziach, gdzie lud jest czynnie zaangażowany. Ale niekoniecznie. A nie mówiąc o kanonie. Bo do tej pory mieliśmy tylko jedną modlitwę. Nie było modlitw. Dzisiaj mamy, ja nawet sam się przyznam, nie wiem, musiałbym policzyć, ile tych modlitw jest. Bo po Soborze Watykańskim były, oprócz kanonu, trzy prowadzili, czy były cztery. A to tak daleko poszło. Tak daleko to poszło. Ale do tej pory był jeden, był ten kanon, który nieraz kapłani odprawiają, odmawiają właśnie na Boże Narodzenie, czy też na Wielkanoc. Piękny kanon, gdzie mamy te piękne gesty i czuje się w ten czas bardziej Boga właśnie w tych gestach. I to właśnie, żeby był po łacinie, czyli widzimy, tylko to na to pozwolił Sobór. I jeszcze jedna sprawa, koncelebry. Bo do tej pory były msze święte pojedyncze, indywidualne. Nie było koncelebry. Owszem, jest tam mowa o tym, że w starożytnym kościele były koncelebry. Tak, ale potem już, powiedzmy, wybudowano kościoły, bo kapłani, był biskup jako pasterz, byli kapłani, nie było kościoła, to było prześladowanie. No to się gromadzili w górnej sali, którą przygotowano na taki kościół domowy. Dopiero po 313 roku można było, wcześniej też budowano kościoły, teraz w Syrii mamy takie to zdarzenie, to bombardowanie, to państwo islamskie tam powstaje. Tam jest dura Europos, tam najstarsze fragmenty kościoła z 202 roku są. One zostały też naruszone teraz. Jakie to nieszczęście jest właśnie. Damaszek i te okolice, może kultura chrześcijańska, w sensie światowa kultura, nasze dziedzictwo naszej ludzkości, no właśnie to do czego to prowadzi, kto na to zwraca uwagę. Potem budowano kościoły i budowano ołtarze. Także na przykład tu w naszej katedrze szczecińskiej to był kościół benedyktyński. Teraz mamy katedrę 72 roku, ale 52 ołtarze. W katedrze kamieńskiej mówimy 23 ołtarze. I każdy kapłan przy ołtarzu odprawiał, albo do jednego ołtarza było kilku kapłanów przypisanych, to byli mansjonarze albo altarzyści. No
oni byli przypisani do jednego, czy tam, bo nieraz było tak, że mieli te odpowiednie też za to wynagrodzenie, beneficja odpowiednie. I on powiedzmy w katedrze miał gdzieś trzy ołtarze, we wtorek o tej godzinie odprawiał za tych zmarłych z tego rodziny czy rodu, przy tym o tej czy o tej. I to było jego utrzymanie. To byli masjonarze czy altarzyści. Właśnie tak to wyglądało. A tutaj mowa jest o koncelebrach, ale kiedy? Też sobór w tej konstytucji mówi o koncelebrach. Tylko tak, msza krzyżma i msza wieczerzy pańskiej, czyli w czwartek, Wielki Czwartek. To jest może być, jest koncelebra według soboru. Potem jest msza święta na soborach, zebraniach biskupów i na synodach. To jest drugi moment, gdzie sobór mówi o koncelebrze. I trzeci, gdy jest poświęcenie opat. I daje też sobór możliwość ordynariuszom, jeżeli uznają, to mogą prowadzić koncelebrę. Gdy jest msza święta główna w kościele, jeżeli pożytek wiernych nie wymaga, aby wszyscy, aby kapłani musieli indywidualnie odprawić, no powiedzmy jest suma parafialna. Nie ma takiej potrzeby, więc ten czas może być koncelebrą. I gdy jest powiedzmy spotkanie biskupa z kapłanami, to były tylko na koncelebrę. A dzisiaj widzimy, i to był sobór, tylko o tym mówił sobór. Dlaczego o tym mówię? Żebyśmy zobaczyli, co Sobór Watykański II powiedział o reformie liturgicznej. A my dzisiaj wręcz prawie, że nie poznajemy tego. Nie mówił o tym, żeby na rękę dawać komunię świętą. Nie mówił o tym, żeby na stojąco przyjmować komunię świętą. Nie mówił o tym, żeby sobie tam troszkę nieraz dziwaczyć w strojach liturgicznych. Nie mówił o tym, żeby wprowadzać pieśni jakieś libarowskie i jakieś inne. Tylko śpiewy gregoriańskie. Jak daleko, bo to jest bardzo ważne teraz, żeby wiedzieć, co sobór powiedział, a co się stało. Po soborze była prowadzona komisja liturgiczna, która przygotowywała wprowadzenie nowego porządku mszy świętej. I rzeczywiście, i tutaj był takim sekretarzem tej komisji liturgicznej, potem został też arcybiskupem. To jest właśnie to jest pytanie, ten człowiek, ksiądz Bunini, on był takim bliskim, zaufanym papieża Pawła VI. I on w 1967 roku było też nadzwyczajne spotkanie synodalne biskupów, gdzie biskupi jeszcze blokowali, że nie można wprowadzać nowego w 67, a on w 67 roku mówi, chodzi o fundamentalną odbudowę, powiedziałbym prawie przekształcenie, a w niektórych punktach o naprawdę nową kreację. I w latach od 67 do 75 tak mocno wprowadził te nowości w liturgii, które mamy dziś. I dlatego nasz kardynał Stefan Wyszyński był strasznie ostrożny. Nie chciał dopiero, bo posoborowe wydanie mszału było w 69 roku. Później było wznowienie w 75 roku. Kardynał Wyszyński dopiero w oparciu o to drugie wznowienie mszału prowadził ten mszał polski. Chyba wszedł ostatecznie w 84 roku. Była taka ostrożność ze strony polskiego kościoła. Ale to rozwiązanie tak daleko poszło. Rzeczywiście jest sprawa tego rodzaju, bo też się mówi, że tak zwana msza święta, bo to jest msza rzymska. Dlaczego trydencka? Bo ona jest rzymska. Tylko, że ją mocno akcentował sobór trydencki, mówimy trydencka, ale to była rzymska. Bo jak trydencka, to znaczy, że trydent podobnie jak Watykan się zachował. Że to samo zrobił co Watykan i teraz mamy pretensje do Watykanu, a mówimy trydencka. A trydent był przecież w XVI wieku. A co było wcześniej? 1000 lat. Więcej, 1500 lat. No właśnie to była msza rzymska, tak zwana trydencka. A teraz mamy nową rzymską. No to może mówić stara rzymska. Ale żeby właśnie to rozumieć, bo też możemy pod tymi pojęciami się pogubić. I nigdy nie zakazał sobór ani papież tej mszy świętej, tak zwanej tradycji, nigdy nie zakazał. Chociaż w mniemaniu powszechnym jest tak, że wszyscy uważali, że był zakaz. Papież Benedykt XVI przywrócił,
ale bo dlatego, że było mniemanie, że zostało zakazane. Wszyscy mówią, że, ale rzeczywiście było tak, że biskupi nieraz byli tacy nadgorliwi, że jeżeli ktoś prowadził niektórzy instrukcje, z których wynikało, że kto odprawia mszę świętą w rycie trydenckim, stawia się poza kościołem, a nieraz właśnie był pozbawiony jurysdykcji. Taka była też nadgorliwość. Proszę zobaczyć. My dopiero teraz na nowo jakby do tego dojrzewamy, bo się chyba troszkę przeraziliśmy, że coś jest nie tak. Dlatego, że zaczęto właśnie te nowe rozwiązania twarzą, tak się mówi, twarzą do ludzi, Paweł się wraca. Znaczy tyłem do kogo? Do Pana Jezusa. Bo do tej pory co, odprawiał tyłem do ludzi? Nie, twarzą do Pana Jezusa odprawiał, bo to jest najważniejsze. Nie człowiek, tylko Bóg. Te pojęcia są takie niebezpieczne. To, że tyłem do ludzi odprawiam. Nie, twarzą do Pana Jezusa, a teraz tyłem do Pana Jezusa odprawiam. A nie, twarzą do ludzi. Bo mamy ustrój demokratyczny. No tak, dlatego. No właśnie. Bo, i dlatego w dzisiejszym świecie się też gubi prawa Boże. Bo się demokracja to prawa ludzkie. Demokracja to prawa ludzkie. A prawa Boże? I to samo w Kościele się to zaczęło dziać. No później co robić? No Pan Jezus, no jest wybuch. No to się w ten czas koncentrujemy, że tu jest cała akcja liturgiczna. Jakby teraz staramy się na tym skupić. No to później niewygodnie jest Pan Jezus do bocznej kaplicy. Do bocznej kaplicy. Tak mamy w katedrze u nas w Szczecinie. No właśnie, i teraz poza tym w kościele jakieś stroje liturgiczne, tańce, no może, no, czy o to chodzi? Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że pogubiliśmy się. I teraz ten msza w języku, cała w języku polskim jest. I miała być, ten nowa msza święta rzymska miała być takim otwarciem dla ludzi, bo miała ona pomóc ludowi się lepiej, głębiej modlić. A dzisiaj po prostu, jeżeli chcemy, żeby się ludzie modlili, to trzeba im napisać kilkusłowicową instrukcję. Każdy, kto wchodzi do kościoła, musiałby dostać instrukcję, żeby zrozumiał, co tam się dzieje przy tym ołtarzu. Bo nie przypuszczam, żeby ludzie dokładnie rozumieli, co się dzieje, w którym momencie. A najgorsze jest to, że mówimy, że Bóg, któremu się należy cześć, szacunek największy, że człowiek się powinien uniżyć przed Panem Bogiem, a my się nie uniżamy. Nawet nie przyklękniemy przy komunii świętej. A mówimy, żeby się uniżyć, a nie przyklękniemy. Sami zaprzeczamy sobie, jaka ta liturgia jest niescalona. My gdzieś się pogubiliśmy w tym wszystkim. I dzisiaj to odwrócić jest problem. Dzisiaj się mówi, bo to już Benedykt XVI, może jeszcze tak, fajna taka zasada jest. Tak wierzysz, jak się modlisz. Tak wierzysz, jak się modlisz. Zobaczmy, jak my się modlimy na Eucharystii. To wychodzi nasza wiara. Dlatego też papież potem rzeczywiście, papież Paweł VI się zorientował, co się dzieje. I w 75 roku usunął Boniniego i wysłał go do Teheranu. Bo za daleko to wszystko było. I też Paweł VI, Jan Paweł II, dlatego tak, no, był problem. Nieraz był pytany o komunię świętą na rynku. I papież mówi, że ja jestem duchem i sercem za tym, żeby ludzie klękali przy przyjmowaniu Komunii Świętej i żeby do ust przyjmowali. Nie mogę tego zmienić, tak daleko poszło. Przecież to go pytali w 80 roku w Niemczech. A on i to odpowiedział, ale tak ciężko to już jest teraz zmienić. I dlatego też
ten kult Najświętszego Sakramentu, papież tak mocno podkreślał, kult świętych, też i to pokazywanie ofiary Jezusa Chrystusa, czym jest Eucharystia właśnie. I te, w tych znakach papież widzimy, jak on głęboko przeżywa Eucharystię, żebyśmy my poczuli, żebyśmy widzieli, że tam jest żywy Chrystus. Bo o to chodzi, że dzisiaj, a jeszcze jaka pani szybko, tak niezbyt te znaki podkreślają, to ludzie nie zawsze czytują tam Boga. No, a o to chodzi, potem oni przyjmują. Dlatego trzeba przeczytać Pasję Emerlich, błogosławiony Katarzyny Emerlich. Trzeba koniecznie przeczytać w Wielkim Poście. Taki piękny gest był i niedzieli innych, żeby w tamtym roku rozprowadzić Pasję Katarzyny Emerlich, bo ona tam pokazuje całą tą prawdę i tam też opisuje, bo to miała tą wizję, co się dzieje, gdy Chrystus po raz pierwszy ustanawiał Najświętszą Ofiarę, jak dawał już swoje ciało kapłanom, że właśnie to wejście było Pana w sposób tajemniczy w serce apostołów. I tak się dzieje dzisiaj. Właśnie o to chodzi, żebyśmy, bo o to chodzi w Eucharystii, żebyśmy tego doświadczyli. To w ten czas, bo w tych znakach możemy się naprawdę pogubić. I te języki miały pomóc, i to miało pomóc, a okazuje się, że w pewnym momencie to nie jest to. Dlatego też kardynał Józef Ratzinger w swojej książce Duch Liturgii napisał takie słowa. Liturgia, która jest robiona, opiera się na opinii i słowie człowieka, jest zbudowana na piasku i pozostaje pusta, niezależnie od tego, jakim ludzkim kunsztem będzie ją się ozdabiać. Właśnie o to chodzi. Często liturgia jest robiona. My staramy się, wiadomo, jakichś tych ludzi zachęcić jakoś tak atrakcyjnie. No, święty teatr robimy. Czy samo przeistoczenie nie wystarczy? Co tu zastępować? To przecież to jest największy cud. Ale właśnie, gdzieś się pogubiliśmy. I teraz liturgia nie karmi się pomysłami jednostki, czy jakichkolwiek grup planistycznych. Wprost przeciwnie, jest ona wtargnięciem Boga w nasz świat. Wtargnięciem, które jest prawdziwym wyzwoleniem. A w rozmowie, już jako papież Benedykt XVI, w rozmowie z Peterem Seywaldem, mocno podkreślił. Tu dzieje się coś szczególnego. Tutaj jest obecny ten, przed którym pada się na kolana. Uważajcie na to. To nie tylko społeczny rytm. Tu się pada na kolana i dlatego też już papież Franciszek powoli przygotowuje do tego, że będzie spokojna reformy liturgii. Bo już to chciał Benedykt XVI. Ale teraz papież Franciszek do tego podchodzi. Reforma. Ale to wiadomo, to będzie droga stopa. Czyli widzimy, ale tutaj, że nie Sobór Watykański II, tylko że duch okołosoborowy się wytworzył, który tak daleko poszedł. I najprościej, no, Sobór Watykański II pozwolił. Nie. Bardzo niewiele otworzył się Sobór Watykański II, bo o to pytali właśnie biskupi misjonarze, że oni chcą, żeby jak do tych ludów tam przemawiać, no lepiej w ich języku. A inni mówili nie, właśnie nie, będziemy w języku tych ludów przemawiali, odprawiali mszę świętą, to oni nie poczują łączności z Rzymem, niech będzie łacina. No ogromne były dyskusje, rzeczywiście były racje takie i takie, dyskutowano, ale nigdy Sobór Watykański II się tak daleko nie posunął, jak to jest dzisiaj. To jest, powiedzmy, pewne kontrowersje. Ale to nie wynika, powiedzmy, z dokumentu soborowego. Tylko to wynika, że wytworzył się duch około soborowy, czyli te dyskusje, które potem nabrały takiego przełożenia, że nie sposób to zahamować. Inną sprawą, takim trochę tym duchem kołosoborowym, to jest tożsamość kapłańska. To jest kryzys tożsamości kapłańskiej.
Bo Sobór Watykański II podkreślił mocno udział świeckich i dobrze, że podkreślił. Ale znowu ten udział świecki został tak mocno podkreślony przez ten duch okołosoborowy, że nastąpił kryzys tożsamości kapłańskiej. Bo rzeczywiście, no dzisiaj widzimy, że coraz mniej jest kapłanów, seminaria są puste, u nas 52 kleryków jest, biskupi nie mają kogo posłać, to my jesteśmy liderem Polski. A co mówić o Europie Zachodniej? A co mówić gdzie indziej o innych krajach? Rzeczywiście, i to się dokonało mocno po Soborze Watykańskim II, że kapłani chcieli być też nowocześni. Oto tak powoli ściągały się sutanny. Już chodzić modnie trzeba, bo to tak wypada, żeby kapłan był właśnie modny. W Lizbonie umierała w 1920 roku. Dzisiaj 20 lutego. 20 lutego 1920 roku. Będzie 95. rocznica śmierci, błogosławiony dzisiaj Hiacynty. To małe dzieciątko, dziewczynka. I ona mówi, że przyjdą młody, której świat do tej pory nie zna. Ale powiedziała, Kościół nie może być nigdy, Kościół nie może nigdy iść za modą. Kościół nie może nigdy iść za modą. I to jest ważne, a to w przypadku kapłanów to się gdzieś to nastąpiło. Poza tym była też taka sytuacja, że jest mowa o kolegialności biskupów. Ja to jeszcze powiem, na Soborze się pojawia. Właśnie to jest kapłaństwo powszechne, gdzie się podkreśliło mocno. I przez to też, i troszkę kosztem jakby autorytetu papieża, kolegialność biskupów. I to spowodowało, że teolodzy zaczęli wyrażać swoje opinie. Również i księża jako teolodzy wyrażać swoje opinie i nie zawsze być dosłownie posłuszni papieżowi. A poza tym też właśnie ta rola świeckich, którzy są w różnych grupach i w pewnym momencie nawet do tego stopnia, że oni są gotowi zastępować kapłanów, kazania. Proszę zobaczyć teraz. Mamy rekolekcje. I tam, gdzie jest miejsce na kazanie, się dopuszcza osobę świecką. Nie do pomyślenia. Nie można. Nie w ogóle. Ale się to dopuszcza. Tutaj bardzo mocno powiedział Jan, dlatego papież Benedykt XVI nam postawił jako wzór Jana Marii Wianeya. A Jan Maria Wianey powiedział, och, jakże kapłan jest wielki. I gdyby pojął siebie, umarłby. Bóg jest mu posłuszny. Wypowiada dwa słowa, a na jego głos nasz Pan wstępuje z nieba i zawiera się w małej hostii. Właśnie o to chodzi, że musimy naprawdę wypaść jako kapłani na kolana i kontemplować dar, który dostaliśmy. To, co powiedziałem, że świat stworzył Pan Bóg, bo w zamyśle był powołany Kościół. I kapłani. I kapłani to są jego słudzy. On z pełne zaufanie złożył w nas i my nie możemy go zawieść. To jest bardzo ważne. Nie możemy, i musimy być znakiem sprzeciwu, ale też i tymi, którzy idą i siedem sakramentów, jest tak ustawione te sakramenty przez Boga, że one są na każdy moment naszego życia. Tak, żeby zawsze człowiek miał szansę się zbawić. I to, że się kapłani tak otworzyli na tą współczesność, że gdzieś właśnie w tym wszystkim się w tej tożsamości pogubili, także na przestrzeni lat 1969-1976 liczba kapłanów zmalała o 113 tysięcy. Na przestrzeni 7 lat o 113 tysięcy liczba kapłanów zmalała. To jest przerażające. Z 413 tysięcy do 343 diecezjalnych i z 208 tysięcy do 165 zakonów. Dużo było, powiedzmy, na przykład na 29 tysięcy kapłanów w czasie rewolucji francuskiej
26 tysięcy kapłanów we Francji opuściło szeregi. Ale tam też chyba inna rzeczywistość. Tam było prowadzenie przez ówczesne rządy rewolucyjne, nawet państwa ateistycznego we Francji. I kapłani byli mordowani. Także 2406 zakonnych biskupów kapłani zostało zamordowanych w czasie rewolucji francuskiej. Inna sytuacja, ale tutaj najczęściej właśnie dobrowolnie odchodzili, dlatego że właśnie się gdzieś pogubili właśnie w tym duchu okołosoborowym, który się tak troszkę otworzył, bo problem się pojawił też z celibatu. Ale i teraz znowu jest taka, że ojcowie soborowi, broń Boże, nie byli za tym, żeby znieść celibat. Nawet biskupi niemieccy, holenderscy, austriaccy, szwajcarscy, nawet ci, gdzie oni są tacy otwarci, bo oni są w środowiskach protestanckich. A jednak nie. Jak papież Paweł VI uciął na soborze wobec ojców, nie będzie żadnego zniesienia celibatu. Otrzymał ogromne brawo. I wydał encyklikę o celibacie kapłańskim już po soborze w 67 roku, 21 czerwca. Ale problem jest chociażby taki. Jeden z ojców, dominikanin Edward Schielebeck, głosił nawet taką, to jest też wpływ protestantyzmu, taką zasadę, że tam, gdzie nie ma kapłanów, a są świeccy, to nawet powinno się pozwolić świeckim odprawiać Eucharystię. Proszę zobaczyć. Jak daleko to poszło? I to o dominikanie. To księża mówi. Ale to jest ten kryzys kapłaństwa. Czyli ten duch okołosoborowy. Nie mylić z soborem, bo sobór jasno tu sprawę sprawia. Teraz jeszcze taka sprawa. Duch planowania rodziny. Tutaj się pojawił problem bardzo poważny, bo tu się pojawił też. I znowu sobór. Czym się w 1963 roku była ogromna dyskusja, już na pierwszej sesji, drugiej sesji soborowej się pojawiło. Chodzi o to, że czy prowadzić antykoncepcję. A co było takim impulsem do tego, żeby o tym dyskutować? To sobie gdzieś wynotowałem. Zapomniałem to państwo. Aha, jest. Kongo belgijskie. Tam pracowały siostry zakonne Kongo belgijskim i one były często gwałcone. Więc to był 63 rok w czasie soboru. To później przeszło na sobór i była dyskusja, czy pozwolić im na właśnie środki antykoncepcyjne. Bo to jest podwójne zło. No to trzeba jakoś może to mniejsze zło wybrać. No i pozwolono. No i to rozpętało wojnę. Jeżeli siostrą się pozwala, no to pozwolić małżeństwom. A czym się różni małżeństwa od sióstr zakonnych? I później rzeczywiście, no i ta rewolucja, ona dojrzewa w 68 roku wybuchła i też, ale Sobór Watykański II bardzo wyraźnie mówi, że każdy akt małżeński musi być otwarty na przekazywanie życia. Jest to Sobór Watykański II o tym mocno powiedział. Czyli widzimy znowu, Sobór Watykański jest bardzo jasny, dokumenty są bardzo jasne, ale duch okołosoborowy wyzwala się ta dyskusja. I papież mówi tak, nie będziemy dyskutować na soborze o tym problemie, bo nie wiadomo, do czego dojdzie to. I mówi, uciął ten problem i dlatego po soborze w 68 roku wydał encyklikę Humanae Vitae. Dlatego ta encyklika, gdzie też pomagał papieżowi ją zrelegować Jan Paweł II. Czyli widzimy, ale to rozpętała się wojna. I tutaj zaczęto podważać ten dogmat o nieomylności papieża. To, co było na Soborze Watykańskim II, tutaj właśnie, gdy się mówi o kolegialności, no to zaczęli biskupi niemieccy, ojcowie niemieccy, holenderscy mówić, że papież jest nieomylny. I tutaj nie działał, powiedzmy, zespołowo, nie działał kolegialnie. I dlatego też episkopaty Holandii, Austrii, Francji, Belgii, Kanady, a niektórzy biskupi amerykańscy powiedzieli, że niech kapłani decydują według własnego uznania.
Czy pozwolić małżeństwie, czy nie? Małżonkom, czy nie? Proszę zobaczyć. Również belgijski prymas Prost, przyjaciel papieża, też pozwolił. Doszło do napięcia między papieżem a prymasem Belgii. Proszę zobaczyć. Czyli widzimy, zarazem tutaj jest furtka otwarta, a z drugiej strony też ta kolegialność spowodowała, że ten autorytet papieża został nadwyrężony. Już tu, o powoli, nie wiem, tak, no, potem też się otworzyli na to teolodzy. No skoro ojcowie, soborowi i episkopaty pozwalają, no to potem też i teolodzy. Teolodzy zaczęli wyrażać swoje opinie. Już ma właśnie przez to osłabienie autorytetu papieża, oni teraz uważają, że mogą mieć większą swobodę wypowiedzi. I między nimi, jeżeli chodzi o tą czystość małżeńską, no to 300 teologów katolickich, tak zwanych, wydało deklarację, którzy potępili, wprost potępili papieżkę, encyklikę papieża. I to jest niebezpieczne. I to jest niebezpieczne, dlatego też, jakie to ma przełożenie. Takie, w 1963 roku 70% katolików wierzyło, że Ojciec Święty wywodzi swój autorytet w nauczaniu od Chrystusa przez Piotra. 70%, nie wszyscy katolicy, ale 70% w 63%, że jego autorytet płynie od Chrystusa przez Piotra. Ale w 74 roku już taką opinię wyrażało tylko 42% katolików. A w 99 roku w Stanach Zjednoczonych 80% amerykańskich katolików uważało, że może być dobrym katolikiem, lekceważąc nauczanie Kościoła w kwestiach urodzeń. I dzisiaj mamy to samo. Dzisiaj jest gdzieś rozdwojenie jaźni. I to jest niebezpieczne. I to jest niebezpieczne. Dlatego teolodzy też właśnie poszli, ale papieże musieli tutaj mocno reagować. No Jan Paweł II mocno reagował. Na przykład wypowiedział takie słowa. Katolik, czyli biskup, ksiądz, teolog czy świecki muszą mieć świadomość, że źródłem doktryny w Kościele nie są teologowie, ale papież. Czyli muszą być takie przypomnienia. To jest ten duch okołosoborowy. I tutaj już kończę. Jest kwestia jeszcze tylko jednego. To co też było takim o ekumenizmie. Że papież liczył na to. To jest ten kościół na zewnątrz. Ten ekumenizm i dialog. Kościół katolicki był bardzo sceptyczny do ekumenizmu. Dopiero Sobór Watykański II podczas soboru się otworzył. Ale dzisiaj, gdy patrzymy, jakie to jest trudne, bo rzeczywiście Kościół katolicki ma dobre intencje, tylko że trzeba zrozumieć tamte wyznania. Prawosławie, a szczególnie moskiewskie, ono nie ustąpi nigdy z tego, że jest trzecim Rzymem. To są sprawy tu nawet polityczne. Konstantynopol nie ma sił na tyle, żeby zjednoczyć. Prawosławie jest niezjednoczone. W prawosławiu przecież są ogromne spory na linii właśnie Estonia, Ukraina, Stany Zjednoczone, Grecja, Jerozolima. Tam w ogóle nie ma jedności. A mnisi z góry Athos mówią, że ekumenizm jest herezja. To też właśnie trzeba to wziąć pod uwagę. Jeszcze gorzej jest, powiedzmy, w kościele anglikańskim, gdzie owszem, jest pewna część, nawet przyszła duchownych do kościoła katolickiego, z tego wyższego kościoła, ale ogólnie przecież Anglikanie prowadzili święcenia w biskupie dla kobiet, czy też nawet dla aktywnych homoseksualistów. Że też zaakceptowali małżeństwa parom jednopłciowym.
czy nawet też związki partnerskie między księżmi. Jak tu mówić o komunizmie? Właśnie to są takie niebezpieczeństwa. Czy też sprawa aborcji jest prawem kobiety. W Kościele Mikańskim to spotykamy. No może najlepiej, a nawet niektórych się purpuratów duchownych się można usłyszeć takie wypowiedzi, czy Bóg istnieje. Może jest najlepiej jeszcze z Kościołem Luterańskim, bo właśnie ta deklaracja o usprawiedliwieniu, taka była eksplozja, jak pamiętamy, ale też widzimy, że i u protestantów jest ordynacja kobiet na kapłanki, na biskupów, no w Skandynawii to widzimy, czy też homoseksualistów na pastorów, czy też błogosławienie par jednopłciowych, czyli Matka Boża w Fatimie, bo też to się pytał Kondrusiewicz. On był dłuższy czas administratorem Moskwy, teraz jest na Mińsku. On był trzykrotnie u siostry Łucji w Fatimie. I właśnie też siostra Łucja mówi, że bo tam jest, była ta prośba Maryi, żeby oddać Rosję niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny. To było w 17 roku, 13 lipca powiedziała Maria i potem w 29 roku też o tym powiedziała w Tui. Prosiła Rosję, żeby to powiadomiła o tym papieżu, żeby papież z biskupami oddał. Ale teraz już, to jest lata prawie 90. gdy się spotkała z Kondrusiewiczem, to mówiła, że myśląc Rosja, trzeba myśleć o Kościele prawosławnym też. O Kościele prawosławnym. A później mówię, myśląc Rosja dzisiaj, to trzeba myśleć o nawróceniu wszystkich. To nawrócenie nie ogranicza się do granic państwa. Czyli właśnie tutaj też widzimy ten problem i myślę, że już i nas też to dotyczy. I tu właśnie kończąc, bo mam godzinę, żeby nie przedłużać, ostatnio przedłużyłem. To, żebyśmy mieli, żeby nie było takiego pesymistycznego, powiedzmy, jakiejś wizji, ja tu optymistycznie zakończę, bo tu odwołam się do papieża Benedykta XVI, tylko żeby widzieć, że Sobór Watykański dokumenty przygotował, 16 różnych dokumentów, 700 stron właśnie zawierają te dokumenty. Jest nauka jasna, ale niestety duch okołosoborowy i ten duch okołosoborowy, on mocno się przebił. A może za mocno się przebija. I teraz tak, jeszcze podsumowanie takie na 40-lecie Soboru zrobił Benedykt XVI, też był wówczas kardynał jako prefekt Kongregacji Wiary. Patrząc na Sobór, musimy skonstatować, że jego pozytywny dorobek jest większy i bardziej żywotny, niż mogło się wydawać w burzliwym okresie około roku 1968. Dzisiaj widzimy, że dobre ziarno, choć wzrasta powoli, rozwija się jednak, a tym samym rośnie także nasza głęboka wdzięczność za to, czego dokonał Sobór. I może tak właśnie to starajmy się patrzeć na Sobór. Że te ziarna, one powoli już wyrastają z tej ziemi, że nie tylko kiełkują, wyrastają. A ten duch okołosoborowy niech będzie dla nas takim ostrzeżeniem, bo katolik musi mieć otwarte oczy, musi mieć wiedzę, musi mieć fundament, bo wiara potrzebuje wiedzy, a wiedza potrzebuje wiary. I wiedza coraz więcej, bardziej nas wyzwala do wiary. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy księdzu profesorowi Grzegorzowi Wajmanowi za te kilka spotkań, za pokazanie tego właśnie nie tylko Soboru Watykańskiego, ale tego całego zaplecza i tego, co się działo wokół Soboru, tych dokumentów. Dziękujemy za to, co
czego nie możemy czasami wyczytać w książkach, tak? Co wymaga pewnej wiedzy, pewnej takiej analizy, pewnego czasu. Dziękujemy za przybliżenie tych tematów, za poświęcony ten czas i tutaj też taką małą pamiątkę chcielibyśmy przekazać księdzu profesorowi. Jest to książka jednego z poprzednich naszych prelegentów, księdza Grzegorza Śniadocha, Msza Święta Trydencka, Mity i Prawda. Mam nadzieję, że będzie to interesująca lektura tak księdza. Z pewnością. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wszystkim. A już za miesiąc, 16 marca, będziemy gościli również pracownika naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego. Będzie to ksiądz profesor Janusz Bujak. Na co dzień mieszka w Koszalinie, jest kapłanem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i ksiądz profesor przedstawi nam właśnie tematykę już dokumentów, które były na soborze i też pewno wdrażanie je w życie również, tak więc też taka tematyka już bardziej posoborowa. Jeszcze tylko dodam, ksiądz profesor Janusz Bujak też od czasu do czasu sprawuje mszę świętą w tym rycie, tak więc jest osobą zaznajomioną z tematem, a przez wiele lat był w diecezji koszyńsko-kołobrzeskiej szefem takiej, no można powiedzieć, nie wiem jak to dokładnie w tej nomenklaturze kurii się nazywa, ale był odpowiedzialny za kwestie ekumeniczne, tak więc, ale patrzy na ten ekumenizm rzeczywiście pod tym takim kątem soboru, tak, czyli takim zdrowym ekumenizmem, a nie pewnymi jakimiś takimi odchyleniami w tym temacie, tak. Tak więc bardzo też ciekawa postać. Myślę, że jeszcze z księdzem profesorem Grzegorzem Wejmanem nieraz będziemy mogli się spotkać, pewnie w kolejnych edycjach. Za te trzy spotkania, tak, jeżeli dobrze pamiętam, cztery. Bardzo serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że już wkrótce również będziemy mogli skorzystać z księdza profesora wiedzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, tak. A ja Państwu. Dziękuję Państwu za to, że Państwo zechcieli. Pewno wejdzie w dokumenty i będzie robił może też i pewne odniesienia, jakie były projekty, jak to wyszło i jak zostało to wprowadzone w życie. Ja natomiast dzisiaj chciałbym zrobić taką syntezę, bo to jest sposób, się zastanawiam, jak powiedzieć, żeby jakoś ująć, dać taką pewną wizję całościową. Mam nadzieję, że mi się to uda Państwu przekazać, tą wizję całościową, jeżeli chodzi o owoce Soboru Watykańskiego II, a potem trzeba już bardzo szczegółowo wchodzić w poszczególne elementy tej wizji. Jan XXIII, który zwołał Sobór Watykański II, postawił sobie takie trzy cele. Zbliżenie z chrześcijańskimi niekatolikami, to ten właśnie cel ekumeniczny, odnowa Kościoła i otwarcie się Kościoła na świat. To takie trzy cele, które przyświecały papieżowi. Wiadomo, żeby to osiągnąć, on przygotował, były te komisje przedprzygotowawcze, komisja przygotowawcza. Okazuje się, że te komisje wypracowały pewne projekty, schematy do dyskusji, ale tak ostatnio mówiłem, pierwszego dnia 11 października 1962 roku skład poszczególnych komisji się zmienił. Przewodniczący byli wybrani już w trakcie rozpoczęcia soboru. To taka była decyzja jednego z kardynałów francuskich. Kardynałowie francuscy to poparli i inni ojcowie też potem to poparli. Także to przygotowanie. Dochodzący uczestniczycie w poszczególnych konferencjach. Szczegółowy plan tych rekolekcji jest tutaj. Jak się także Boża też oczywiście zapraszam, jeśli ksiądz tylko dysponował, będzie czasem, to na któreś z konferencji może ksiądz będzie zechce skorzystać. I ostatnia rzecz, jak już będziemy mieli księdza Grzegorza Śniadocha w Szczecinie, to z kolei wykorzystamy go i poprosiliśmy go również o poprowadzenie takiego spotkania w temacie domowa edukacja. Jest to chyba największy promotor domowej edukacji w Polsce, w związku z czym
zgodził się na to i zostanie o jeden dzień dłużej i w środę 25 będzie tutaj o godzinie 19 spotkanie. Jeśli Państwo macie komu to przekazać, szczególnie młodym rodzicom, no to zachęcamy, bo ten temat wydaje się dzisiaj szalenie ważny z punktu widzenia tego, co funduje naszym dzieciom państwowa edukacja, więc tutaj w obliczu tego, czego się możemy spodziewać, to ten temat wydaje się dzisiaj być naprawdę bardzo aktualny, ale też domowa edukacja tutaj kładzie szczególny nacisk na takie prawdziwe chrześcijańskie wychowanie naszych dzieci. W związku z czym zapraszam tutaj wszystkich, szczególnie właśnie rodziców, ale też i babcie, i dziadkowie też się mogą tym tematem zainteresować. Także te trzy rzeczy na teraz, a ja już oddaję księdzu, żeby mówił głos. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze ostatnia rzecz. Gdyby ktoś z Państwa chciał otrzymywać od nas na adres mailowy informacje, co się u nas dzieje, to może się wpisać. Posyłam gdzieś tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję też bardzo. Ja tak od strony historycznej nie będę wchodził głęboko, bo dlatego, że to nie sposób jest omówić powiedzmy owoce Soboru Watykańskiego II. Myślę, że ksiądz profesor Janusz jako dogmatyk na pewno gdzieś zostało odsunięte i wszystko zaczęło się prawie że od zera. Przy czym doszło do takiego podziału na dwie frakcje, większościowa frakcja i mniejszościowa frakcja. Pośród tej większościowej to dominowali kardynałowie tutaj z Suenes, Defner, tutaj jest niemiecki kardynał, Weylot to też taki francuski kardynał. Wiadomo, to francuscy albo niemieccy dominowali, bo to rzeczywiście to gdzieś tak się przekłada potem na te relacje katolicy a protestanci. Bardziej otwarci na świat, ale nie zawsze w dobrym duchu byli ci kardynałowie, którzy pochodzili z tych państw, gdzie był protestantyzm. Tam, gdzie był katolicyzm, tam rzeczywiście kardynałowie byli bardzo wytonowani i tak bardziej tradycyjni. I ta mniejszościowa frakcja, której dominował kardynał Ottaviani, czy właśnie często przywoływany przez nas Lefebvre. Pierwsza była wyczulona na to, żeby uwzględnić konieczność dostosowania się Kościoła do świata. Dlatego też i otwarcie na dialog ekumeniczny to także również może bardziej wyeksponowanie teologii pastoralnej, to też zainteresowanie się praktyczną skutecznością podejścia do wiernych niż doktryną. Natomiast ta frakcja mniejszościowa, gdzie dominowali przedstawiciele Włoch, Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej, chciała zachować właśnie stabilność. Witam serdecznie, profesorze. Kolejne spotkanie już teraz niestety będziemy się widzieli z księdzem Długoszem w temacie reform soborowych, typu soborowych oraz w ogóle tematu soborowego. Po raz ostatni ksiądz Grzegorz będzie się zajmował troszkę czymś innym, natomiast jeśli ksiądz Grzegorz pozwoli, to ja jeszcze powiem dwa słowa. Na przyszły miesiąc już chciałabym Państwa zaprosić na spotkanie z księdzem profesorem Januszem Bujakiem. Jest to kapłan, który będzie mówił o posoborowej reformie Kościoła i w zależności od tego, co ksiądz dzisiaj powie, ksiądz Bujak uzupełni, czy ewentualnie doda jeszcze coś. I prawdopodobnie będzie tak, że z księdzem profesorem Bujakiem spotkamy się dwu lub trzykrotnie, na co też już Państwa bardzo serdecznie zapraszam. I też polecam, jeśli ktoś z Państwa może wziąć ze sobą plakat, ewentualnie gdzieś powiesić go, czy komuś przekazać, to zapraszam do zabrania tego plakatu. Jeśli jeszcze jestem przy głosie, to chciałabym jeszcze powiedzieć, że w najbliższym czasie Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana organizuje rekolekcje z księdzem Grzegorzem Śniadochem. Jest to kapłan z kolei, który napisał książkę Msza Trydencka, Mity i Prawda, w oparciu o którą w ubiegłym roku i w tym roku odbywają się właśnie te spotkania, w których Państwo uczestniczycie. Jest to kapłan z Białegostoku i będzie prowadził te rekolekcje w dniach od 23 do 25 lutego. Jeszcze się można na te rekolekcje zapisać, one są w dwóch formach, albo dla tych osób, które chcą zostać tam na Golęcinie, bo na Golęcinie będą się te rekolekcje odbywały,
Czyli za cały pobyt wtedy Państwo płacicie 120 zł lub jesteście Państwo w tak zwanym tym, w tej formie. Kościoła, taki monarchiczny charakter Kościoła, jaki do tej pory był. Owszem, przedyskutować palące problemy, ale bardzo roztropnie i z takim pewnym dystansem. I okazuje się, że owocem Soboru Watykańskiego II no, była księga normatywna licząca 700 stron, normalnego formatu 700 stron. I są odpowiednie dokumenty, cztery konstytucje. Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, jest o liturgii Sacrosanctum Concilium, jest dogmatyczna o objawieniu Bożym Dei Verbum i też pastoralna o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. To są najważniejsze nośniki, dokumenty, cztery konstytucje. Potem było dziewięć dekretów, dekret ekumeniczny o wschodnich kościołach katolickich, o środkach społecznego przekazu, o duszpasterskim posłannictwie biskupów w Kościele, o formacji kapłanów, o posłudze i życiu kapłanów, czyli formacji kapłanów, to chodzi tutaj właśnie o seminaria, o przystosowanie i odnowie życia zakonnego, o apostolstwie świeckim i o misyjnej działalności Kościoła. To są dziewięć dekretów. To są dekrety i jeszcze są też deklaracje, trzy deklaracje o stosunkach Kościoła i religii niechrześcijańskich, tu właśnie te ze mnie relacje, o wolności religijnej i o wychowaniu chrześcijańskim. Rzeczywiście te 16 dokumentów poprawiane przez czas trwania Soboru, przegłosowywane i potem rzeczywiście ogłoszone, ale one bardzo daleko odbiegły od tych schematów, które przygotowywały te komisje przed przygotowaniem.